żelazny wędkarz. Mam dzisiaj kamerzystę, kolegę Marcina z mojego koła. Nie powiem nazwiska, bo to tajemniczy sekretarz. Pozdrawiam jak zwykle i robimy rytualne wypuszczanie ryb. Szanujcie ryby, zwłaszcza z takich zbiorników jak tutaj. Jest to starorzecze nasze i tutaj wiadomo, że jest to zimowisko ryby. Jak będziemy stąd wszyscy zabierać, no to w rzece one zaczną ginąć, znikać i nie będziemy mieli co łapać. Jest ładnych parę rybek. Miałem dzisiaj tutaj na łowisku gościa właśnie i pogadaliśmy i przy okazji takie ładne okazy udało nam się wyhaczyć. Jutro przyjedziemy, jak nie jutro, nie, bo sobota. A ten jaki piękny. I one przyjdą do nas na wędę. Piękniutki. Kleń to jest, nie? No. Super ryba, nie? Jedna z takich bardziej książkowych. O. Piękne kleniki. Jeden taki większy, nie? Dwa były takie większe. No dobra. A temu łepek ukręcimy. I masełko klarowane. Wince nie ma. Ale siatkę musimy wypłukać. Także jeszcze raz się powtórzę. Szanujmy rybki. Smażmy tyle, ile zjemy, żeby się nie marnowały. Pozdrawiam serdecznie za dzisiejsze oglądanie. Bardzo dziękuję. Żelazny wędkarz dla Was zawsze nad wodą. Cześć. Słuchajcie. Teraz Wam zdradzę rąbka trochę tajemnicy wędkarskiej. Jak wszyscy odjeżdżają nad wody, to wy wtedy, wiecie co róbcie? Podsypujcie, bo nikt tego nie widzi i nikt nie wie gdzie sypiecie, gdzie przebywacie. Nie widać samochodu, jak żelazny wędkarz ma bardzo charakterystyczny samochód. No to by wiadomo było, gdzie sypał. A to, że zobaczycie, że jutro tam siedzę, to nie oznacza, że tam są ryby. Może to zmyła. Żartuję oczywiście troszkę, ale to dobry sposób. Także jest ciemno, a my lecimy podsypać miejscóweczki. Może się rybki na rzece ruszą, bo na razie jest lipa straszna. Moje hasło, jak ruszam w drogę: lecim na Szczecin. Jedziemy nam... O, jaki zajączek mały tam, nie widać go chyba w kamerze. O, jaki malusiny. A widać go. Ale przed nami ucieka. Patrzcie, jaki piękny, malutki. Zgubiłeś się. Uciekaj do mamusi. Gówniorzu. Cię Aria zobaczy. Ojej, ja bym cię nie chciał. O biedaczku. Uciekł. Ale dobrze, że w odpowiednim momencie go zauważyliśmy, bo moglibyśmy go tylnym kołem najechać. No, tak jak powiedziałem, także jedziemy podsypać. O. Bo pomału trzeba zacząć dbać już o rzeki. O ryby, przepraszam, w rzece, bo wydaje mi się, że już za chwilę będą nam
startować z braniami i będziemy je wyciągać z wody i oglądać, czy są zdrowe te nasze ryby. Prawda, Aria? Aria też zawsze sprawdza, czy są ryby zdrowe. Dobra, wyłączam kamerę, bo dojeżdżamy do miejscówki. Co to się odbija? A, cień się odbija. Idziemy, podsypiemy. Tak wygląda moje życie nocą, tak. Tak wygląda moje życie nocą, tak. I tak sobie rozumiecie, żelazny wędkarz szykuje miejscówkę, miejscówki do łapania. Taki rąbek tajemnicy, aby ktoś chciał, jakby to powiedzieć, zobaczyć, jak to wygląda mniej więcej. Sypiemy już pomału groszkiem, może coś już zacznie w najbliższym czasie odpalać. Dobra, jedziemy w inne miejsce. Jeszcze.